Witam serdecznie w kolejnej rozmowie Kuriera. Tym razem moim i Państwa gościem będzie Beata Kościelska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. W ostatnich tygodniach dość głośno było o skażeniu wody bakterią E. coli w kilku miejscowościach naszego powiatu. Proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda na chwilę obecną? Czy udało się zażegnać ten, jak zdaje się wielu mówiło, dość trudny temat? Tak naprawdę problem badań wody i jakości wody jest problemem złożonym i ten brak stabilności mikrobiologicznej jakości wody do spożycia, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zdarza się od czasu do czasu. To przecież nie jest tak, że z tego kranu płynie nam sterylna, pozbawiona zupełnie mikrobiologicznych jakichś elementów woda. To jest tak naprawdę, musimy pamiętać o tym, że woda pochodzi z natury, z przyrody. Mamy ujęcia głębinowe na terenie naszego powiatu i najczęściej ta woda jest dobra pod względem mikrobiologicznym, ale czasami zdarza się, że w wyniku różnych sytuacji, czy to związanych z problemami, tak jak w przypadku tegorocznych problemów, wysoki stan wód gruntowych związany z takim, a nie innym latem, które mieliśmy w tym roku, czy z różnymi awariami, ta jakość mikrobiologiczna wody może być czasami gorsza. W miejscowości Stajkowo mieszkańcy trochę późno dowiedzieli się o tym, że woda jest skażona. Czy rzeczywiście jest tak, że w takich momentach jest to dla nas zagrożenie dla zdrowia, a może i życia? W tym przypadku konkretnym była to taka sytuacja, że rzeczywiście został przez nas wydany komunikat informujący odbiorców, konsumentów wody o przydatności wody do spożycia tylko i wyłącznie po przygotowaniu, a także do kąpieli małych dzieci, noworodków, niemowląt też po przygotowaniu. Wodę do celów gospodarczych, do mycia owoców, warzyw, naczyń, czyli tych wszystkich, tej żywności i tych przedmiotów, które mają kontakt z żywnością, też użycie wody tylko po przygotowaniu. Jednak taka sytuacja i te działania są działaniami profilaktycznymi. Te bakterie, które pojawiły się w wodzie, są dla nas takimi bakteriami wskaźnikowymi, które pokazały nam, że coś w tej wodzie właśnie, ta równowaga została zburzona i musimy podjąć działania profilaktyczne w postaci na przykład przygotowania tej wody, bo te bakterie, które zostały stwierdzone w tej wodzie, one nie były typowo chorobotwórczymi bakteriami, nie w tej sytuacji i nie w tych ilościach, które się pojawiły. No właśnie, a jakie to były ilości tej bakterii w tej wodzie? Kiedy ona jest niebezpieczna dla naszego zdrowia? Z racji prowadzonego nadzoru Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również szacowanie ryzyka zdrowotnego. I tak naprawdę, jeśli w wodzie pokazują się bakterie wskaźnikowe, Escherichia coli, enterokoki kałowe i bakterie pomocnicze, które pomagają nam ocenić stan jakości wody, grupa coli tak zwana. Wiemy, że coś się zadziało niedobrego, nie są to typowo bakterie chorobotwórcze, ale już przedsiębiorstwo wodociągowe musi rozpocząć działania profilaktyczne w postaci dezynfekowania wody, chlorowania najczęściej, no i te komunikaty do ludzi. Jakie to były ilości? To były ilości rzędu kilku bakterii w mililitrze do kilkudziesięciu. Nie są to zatrważające ilości bakterii, patrząc na przykład na to, że kąpiemy się na przykład w kąpieliskach, w jeziorach i tam tych samych bakterii może być dozwolone ilości, to są do tysiąca dochodzące. Więc też możemy się tam zachłysnąć taką wodą, też się kąpiemy w takiej wodzie. I ta woda w kąpieliskach zawiera dużo więcej mikroorganizmów niż ta woda przeznaczona do spożycia. Niemniej te wymagania są różne, prawda? To co powiedziałam, to jest woda przeznaczona do spożycia, ona podlega innym wymaganiom, innym, bardziej restrykcyjnym, tak żeby to zakażenie i to ryzyko zdrowotne minimalizować do zera. Jak wygląda taka kontrola wody na terenie powiatu? Jak często ona się odbywa? Czy jesteście w stanie za każdym razem wyłapać ten moment, kiedy ta bakteria się pojawia i powiadomić w stosownym momencie mieszkańców? Czy jest taka szansa? Jak w ogóle to wygląda? Za jakość wody dostarczanej konsumentom odpowiadają przedsiębiorcy wodociągowi.
producenci wody, natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad przedsiębiorstwami, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach swojej wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa wodociągowe przeprowadzają swoje własne badania wody, a my oprócz tego prowadzimy swoje. Łącznie, nie chcę już tutaj w szczegóły wchodzić, myślę, że tak średnio co miesiąc ta woda powinna być przebadana. Miesiąc, półtorej miesiąca. Czy to jest Pani zdaniem wystarczające? Moim zdaniem tak, bo tak naprawdę szacujemy to ryzyko zdrowotne, tak jak powiedziałam. Badamy wodę, proszę spojrzeć na badania żywności. To jest tak samo, badamy jakąś tam serię produktu jakiegoś spożywczego. To nie jest tak, że każde pudełeczko jest przebadane, prawda, z jakimś tam produktem spożywczym. Tak samo tutaj. Traktujemy wodę jako produkt do spożycia. I ta częstotliwość badań jest na tyle odpowiednia, że pozwala nam zminimalizować ryzyko zdrowotne. A co dzieje się w międzyczasie? No właśnie, co dzieje się w międzyczasie, kiedy kontroli nie ma? Tak naprawdę, jeśli dojdzie do jakiejś awarii, bo kiedy dochodzi do zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody? Wtedy, jeśli właśnie mamy brak stabilności środowiska zewnętrznego, gdzież może dojść do przecieków wód gruntowych właśnie zanieczyszczonych fekaliami i wtedy te bakterie, o których wcześniej mówiłam, mogą przedostać się na przykład do studni i wraz z tą wodą ze studni na sieć wodociągową do naszych domów. Może tak się stać również wtedy, gdy dojdzie do awarii sieci wodociągowej. I wtedy przedsiębiorstwo wodociągowe ma w obowiązku nas zawiadomić jako organ nadzorujący o takiej awarii i powinno przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadzić dezynfekcję wody i oczywiście zbadać jakość mikrobiologiczną wody w takim przypadku. Chciałabym wszystkich tutaj uspokoić i podkreślić jeszcze raz to, że te bakterie, które były stwierdzone teraz w wodzie i które badamy w trakcie wszystkich poborów prób wody, są to tak zwane bakterie wskaźnikowe. I musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę Escherichia coli, czyli ta, tak jak Pani powiedziała, medialna ostatnio bakteria, złą sławą otoczona, jest tak naprawdę naszym sprzymierzeńcem, naszym przyjacielem, bo jest to bakteria symbiotyczna, która żyje w naszym przewodzie pokarmowym, w jelicie grubym. I ona po pierwsze pomaga nam rozłożyć nasz pokarm, który spożywamy i produkuje dla nas też witaminy z grupy B i K. Więc to jest jak najbardziej dla nas pożyteczna i potrzebna bakteria. Tak jak powiedziałam, żyje ona w jelicie grubym. Tak samo jak cała bakteria tej grupy coli, o której wcześniej wspomniałam, i enterokoków kałowych, paciorkowców kałowych, też tak możemy o nich powiedzieć. Są to bakterie, które żyją w naszym organizmie i w organizmach zwierząt stałocieplnych. Ale w wodzie nieprzygotowanej jest ona obecna tylko, bo po przygotowaniu już ona ginie. Tak, oczywiście. Po przygotowaniu w temperaturze około 70 stopni te bakterie giną. Czy my jako społeczeństwo możemy się ustrzec albo zminimalizować takie ryzyko zakażeń wody? Musimy być świadomi tego, że przedsiębiorstwo wodociągowe, producent wody, odpowiada za jakość wody przeznaczonej do spożycia w sieci wodociągowej. A my jesteśmy indywidualnie odpowiedzialni za to, co dzieje się z tą wodą w naszej sieci wewnętrznej, domowej, tudzież w bloku, ponieważ jakość wody to nie tylko ta jakość związana z właśnie siecią wodociągową, ale również z naszą wewnętrzną. Jeśli mamy stare rury, które już, nie wiem, osad wywołany nadmierną ilością żelaza, manganu osadził się, też możemy mieć problemy z jakością wody nawet w naszym domu, mimo tego, że w sieci jest dobra ta woda. Musimy pamiętać o tym, żeby czyścić sitka na kranach, bo tam, jeśli zdarza się, że przecież osadzają się jakieś drobinki na tych sitkach i tam mogą też rozwijać się wtedy bakterie. I czyszcząc te urządzenia nasze w domu, czyszcząc krany, czyszcząc sitka, na pewno też minimalizujemy ilość bakterii w wodzie. Z własnych obserwacji, z tego, co Pani po prostu z pracy wnioskuje, czy jesteśmy takim społeczeństwem odpowiedzialnym za nasze środowisko, czy niekoniecznie? Wydaje mi się, że ulegamy niestety
wpływom i różnym doniesieniom takim troszeczkę nas niepokojącym. Szukamy takich właśnie potem przyczyn i sprawców tego stanu, który zaistniał, a sami niestety często dokładamy tą niedobrą cegiełkę do stanu środowiska, do stanu naszego zdrowia. Bo częstokroć jest teraz sezon jesienny. No tak, bo przecież skażone środowisko, skażamy wokół siebie środowisko, to nie tylko woda, to przecież gleba, to przecież powietrze. Warzywa, które na tej glebie rosną, tak, owoce, całe, że tak powiem, zanieczyszczenia powietrza opadają na warzywa, na owoce. Już takie proste przykłady, prawda? Ale to, co na przykład my wkładamy do pieca i teraz sezon grzewczy rozpoczyna się, a niestety widzimy, że jeszcze ta świadomość nasza no niby jest, tak? Niby już chyba wszyscy wiemy o tym, że nie wolno. Ale wieczorem idąc na spacer wdychamy powietrze często zanieczyszczone, bo to czujemy, prawda? I to czuć z domków jednorodzinnych, kiedy mieszkańcy, no chyba nie do końca, ale warto o tym powiedzieć głośno. Tak, że nie powinniśmy palić tych przedmiotów w naszych piecach domowych, które nie są do tego przeznaczone, czyli nie palimy gumą, nie palimy jakimiś przedmiotami, plastikami nie palimy worków do śmieci w naszych piecach, nie palimy nawet takimi nawet drewnem, które na przykład było lakierowane, czy nasączane jakimiś środkami takimi lakieropodobnymi, bo to wszystko są substancje chemiczne, które potem wydobywając się z komina, tak jak powiedziałyśmy, obniżają jakość chemiczną powietrza, tego co nas otacza i jednocześnie ma wpływ na nasze zdrowie. Czy wniosek z tego taki, że my wspólnie, wszyscy musimy zadbać o to, aby nasze środowisko było czyste. W przypadku, kiedy pojawia się alarm, jesteśmy zbulwersowani, ale często dokładamy tą, jak pani powiedziała, negatywną cegiełkę sami. Nieświadomie. Mam nadzieję, że nieświadomie i że teraz już świadomie nie będziemy tego robić. Temu miał służyć niniejszy wywiad, na który zaprosiłam Panią. Bardzo dziękuję za kolejne przybycie, za udzielenie tych ważnych informacji, za opowiedzenie o naszej wodzie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę, że moim Państwa gościem była Beata Kościelska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.